Niech Pan obdarzy Was pokojem. Sobota, 15 października, wspomnienie świętej Teresy od Jezusa. Święty Paweł w tym dzisiejszym fragmencie listu do Efezjan wyraża wielką radość. Usłyszawszy o Waszej wierze i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając Was w moich modlitwach. Święty Paweł cieszy się z Efezjan, cieszy się z tych kościołów, które założył, cieszy się, że ci, do których głosił dobrą nowinę, pięknie się teraz rozwijają. Przyjęli tą dobrą nowinę i teraz ten talent, ten skarb otrzymany od Boga pomnażają. Cieszy się trochę jak ojciec ze swoich dzieci, widząc właśnie ich rozwój, widząc tą głębię duchową, widząc jak pięknie ta wiara, która na początku była malutka jak ziarnko gorczycy, rozrasta się teraz niesamowicie. Nie zaprzestaje dziękczynienia, wspominając w modlitwach, czyli pamięta o nich i dziękuje, i cieszy się. Pewnie błogosławi Ojca za nich, za ich życie, za ewangelizację, za to, że ta dobra nowina się rozszerza. O co prosi dla nich? O ducha mądrości. Ciągle przejawia się ta mądrość. Mądrość i objawienia w głębszym poznaniu samego Jego. To znaczy, żeby mieli tą mądrość i zdolność do poznawania Boga, bo to jest kluczowe. Nie tylko przykazania, nie jakieś zasady, tu nie chodzi o jakieś normy, w jaki sposób żyć, ale przede wszystkim, żeby mieli mądrość i to doświadczenie poznania Chrystusa, żeby poznali to objawienie, które w jakiś sposób też dane zostało świętemu Pawłowi i on próbował przekazać im. Pisze tak troszkę poetycko: niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której on wzywa. Światłe oczy serca. Poetyckie wyrażenie, ale właśnie patrzymy. Serce, mówi właśnie, że to serce czuje pewne, odbieramy pewne rzeczy sercem, ale żebyśmy patrzyli na świat przez ten pryzmat. Żebyśmy patrzyli na świat tak, jak i Bóg patrzy na nas, że nas kocha, że daje nieustannie nadzieję, że nie potępia. Żebyśmy potrafili, mając te światłe oczy serca, widzieli miłość Bożą tutaj na ziemi i wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym jest bogactwo Jego chwały. Żebyśmy potrafili zobaczyć Boże wielkie dzieła tutaj na ziemi. W Ewangelii według świętego Łukasza Jezus dalej naucza tłumy i mówi. Mówi to takie pozornie trudne zdanie. Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Wydaje się to takie trudne, ale jeśli popatrzymy na to, no to trochę tak jest. Jeśli ktoś się do nas przyznaje, to i my się przyznajemy do niego. Jeśli się nas wypiera, no ciężko, żebyśmy nieustannie na siłę przekonywali go, że jesteśmy jego przyjaciółmi, że jesteśmy jego rodziną, jesteśmy bliskimi. Nie chce, to przychodzi taki moment, że tą sytuację zatrzymujemy. Oczywiście my doskonale wiemy, jak dalej postępuje Chrystus. Wiemy doskonale, że oddaje za nas wszystkich życie. To zdanie też warto przeczytać w całym kontekście Ewangelii, w całym kontekście historii zbawienia. Ale nie, popatrzmy nawet na zakochanych. Jeśli są zakochani, to chcą się pokazać całemu światu. Ktoś, kto ma chłopaka czy dziewczynę, jest zakochany, to wszystkim chce o tym mówić. Pokazuje zdjęcia, cały czas o niej czy o nim opowiada, aż do znudzenia. Już wszyscy mają dość, a on chce pokazywać, jak ta jego wybranka czy wybranek są wspaniali i wyjątkowi. Przecież nie chowa, nie kryją się w nocy, w środku nocy, nie idą jeszcze do ostatniego otwartego Orlenu, żeby coś zjeść. Chcą to zrobić w pięknej restauracji, czasami chcą to zrobić w świetle dnia, pokazać się światu. Jestem zakochany i chcę, żeby świat o tym wiedział. Dlatego Chrystus dzisiaj mówi o przyznaniu się. Jeśli jestem zakochany w Chrystusie, jeśli wiem, że On mnie kocha, czego będę się wstydził? Czemu mam się wypierać? Ale Chrystus dalej mówi, że każdy, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale ten, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. To jest ten słynny duch, grzech przeciwko Duchowi Świętemu, ale choć wydaje nam się to bardzo skomplikowane, to jest proste, że to jest ten grzech, który polega na zamknięciu się na działanie miłości Boga. Że dzięki Duchowi Świętemu miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Więc nieustanne odrzucanie Ducha Świętego to jest odrzucanie Bożej miłości. To jest to. To nie chodzi o to, że teraz Bóg będzie potępiał, że teraz Bóg
jakiś konkretny grzech, który zrobimy, sprawi, że nie wejdziemy do nieba. Tu chodzi o nieustanne, świadome odrzucanie łaski Bożej, Bożej miłości. Cały czas mówienie nie. Czy Bóg jest tyranem? Na siłę nic nie będzie robił. Gdyby nawet na siłę chciał nas do nieba wprowadzić, to byłby tyranem miłości. A tak to jest wolność. Możesz, ja daję Ci swoją miłość, możesz ją przyjąć, możesz odrzucić, możesz z niej skorzystać, możesz ją również podeptać. Ale pamiętaj też, jakie w tego wszystkiego są konsekwencje. Na siłę Bóg nikogo do nieba zaciągnąć nie chce. Ciągle mamy wybór. Ale na szczęście mamy też Ducha Świętego, który będzie nas pouczał, co mówić, jak żyć, w jaki sposób funkcjonować. Bóg cały czas troszczy się o nas, ale ostateczny wybór zostaje nasz. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.